już. Tak. No tak to możemy stosować na ścianę gładką, bądź też na ścianę surową, którą na goły tyk. W tym wypadku może pokażę na samym początku. Czyli efektów będzie 5. Pierwsze dwa efekty, które chciałem pokazać, to będą efekty na ścianę z tynkiem. Efekt pierwszy to jest patyna perłowa, którą możemy zabarwić. Patyna perłowa jest pierwotnie bezbarwna, tym samym możemy... Następnie do patyny dodajemy barwnik, który chcemy uzyskać i możemy dzięki temu uzyskać kolor, jaki tylko chcemy, z palety firmy Fox. Kolorów jest 21, odcienie ustalamy poprzez odpowiednie dozowanie pigmentu. Właściwie wkładzenie efektu właśnie się zaczęło. Możemy ewentualnie zostawić efekt w takim stanie, jak jest, czyli nakładając, po prostu rozcierając pędzlem, tym samym pędzlem modelując wzory, jakie tylko nam się podobają. No jeżeli na przykład chcemy bardziej gładki, nakładamy troszeczkę więcej patyny. Znacznie więcej. I pacą wenecką rozsmarowujemy, aby uzyskać pożądany kształt. Im więcej, im mocniej przyciśniemy, tym możemy zrobić przecierki. Możemy też pociągnąć bardziej. Wówczas uzyskujemy bardziej ciągnięte wzory, wtedy bardziej... To jest morskie fale. Tak, morskie fale. Jest to efekt naprawdę tani, ponieważ metr kwadratowy takiego efektu kosztuje w okolicach 8 zł. Uh-huh. Bardzo łatwy do przygotowania, w okolicach 4 godzin efekt mamy gotowy na ścianę. Kolejnym efektem, który możemy uzyskać, jaki możemy zastosować do ściany, którą mamy już gotową do wkładzenia jakiegokolwiek gładź, mamy położoną gładź, jest efekt uzyskiwany przez farbę Zen. Farba Zen jest to farba, która ma zawieszony piasek kwarcowy. Ma bardzo, bardzo gęstą strukturę. Zgadza się. Którą następnie rozcieramy na powierzchni. Tym samym modelując automatycznie wzór. Możemy przycisnąć pędzel, tym samym bardziej rozciągnąć cały ten piasek. Możemy go bardziej zgrupować, możemy więcej go dodać. Efekt jest o tyle ciekawy, że on jest że to jest farba, więc jeżeli na przykład któregoś dnia, powiedzmy na drugi dzień po nałożeniu, przed malowaniem, zobaczyliśmy, że nam brakuje w którymś miejscu piasku, nie ma najmniejszego problemu, możemy domalować. Malujemy w ten sposób całą ścianę. Kiedy mamy już gotową ścianę, nie wiem, czy mnie już powysychała, to przepraszam pana. Kiedy mamy już gotową wyschniętą powłokę. Jest jeszcze jedna. Mamy wiele możliwości pracy. W tym momencie na przykład możemy użyć patyny perłowej z rozpuszczonym barwnikiem. W tym wypadku będzie barwnik ziemia kaleska. Barwnik możemy nanosić na przykład pędzlem. Barwników ile jest do kupienia? 21 kolorów. Odcień oczywiście uzyskujemy poprzez odpowiednie dozowanie barwnika do lakieru, do patyny, do warstwy barwiące. Nakładamy pędzlem, uzyskując automatycznie głębie. Teraz malujemy i mamy właściwie gotowy efekt. Efekt ten jest do uzyskania w czasie około 8 godzin, więc właściwie efekt do zrobienia w ciągu jednego dnia. Efekt ostateczny można zobaczyć tutaj. Mamy już gotową ścianę. Sympatyczny wygląd. Mi się podoba ten najbardziej pośrodku. Ma taki ten różny wzorek. Mówi pan o tym. To są efekty. Prawie że roślinny. Tak. To są efekty, które uzyskujemy na ścianę, którą możemy uzyskać na ścianę, która ma gładź. Ale z jakim szablonem już chyba? Słucham? Z jakim szablonem? Z szablonem. To uzyskujemy przez folię. Domyśliłem się. Ten efekt możemy położyć na ścianę, która nie jest zagruntowana, to jest po prostu goły tynk. Tak jak w tym wypadku imitacja płyt, imitacja sklejki.
Sklejkę na początku musimy przygotować, najlepiej sklejkę, ściany, tynk, cokolwiek. Przygotowujemy poprzez pomalowanie wszystkiego gruntem szczepem. Tutaj już mam przygotowaną planszę. Na taką planszę nakładamy masę relief. Masa relief jest gładką, taką dosyć gęstą masą, którą nakładamy na pacę wenecką. To jest efekt, który jest polecany dla osób, które mają wprawę w kładzeniu gładzi, w posługiwaniu się pacą. Z tego względu, że optymalna grubość całej masy, którą nakładamy na ścianę, to jest w okolicach 2-3 mm. Kiedy nałożymy jej troszkę więcej, efekt może być troszkę cięższy do uzyskania. Jednakże lepiej, w przypadku tej masy lepiej nałożyć jej za dużo niż za mało. Czas otwarty działania na tej placy, na tej masie w praktyce, powiem szczerze, w okolicach 15 minut od momentu nałożenia. Dla mnie najwygodniej to jest rozsmarować wszystko na gładko. Tak zrobię na razie mały fragment celem nie przedłużania ich zaprezentowania sposobu kładzenia. Jeszcze muszę trochę dołożyć. To jest akurat jeden z bardziej pracochłonnych efektów, jednakże efekt jest w 100% niepowtarzalny i naprawdę jest bardzo ciekawy. Bardzo dobrze się to sprawdza na mniejszych powierzchniach, takich na przykład jak chcemy kawałek ściany wykorzystać na przykład metr na metr albo 2 metry na metr, gdzie możemy wszystko zastosować jednym kawałkiem folii stretch, o której za momencik powiem. Miałem właśnie zaprotestować po prawym wkładzeniu gładzi, bo każdy, kto odbierał blok w wielkiej płycie, to musiał poprawiać ściany. Tak, dokładnie. Aczkolwiek już dzisiaj, powiem szczerze, ta umiejętność trochę już zanika. Nie buduje się już nic w wielkiej płycie praktycznie. No dokładnie, dokładnie. Zresztą też już technika budowania już troszeczkę znacznie bardziej kultura budowania poszła. Kiedy już mamy położoną gładź, znaczy mamy położoną masę, gładzią nie można nazwać. Kiedy mamy położoną masę, przyklejamy na to folię stretch. Im bardziej chcemy wzory, tutaj mamy pełną dowolność. Jeżeli chcemy wzory najbardziej płaskie, przyklejamy ją jak najbardziej równo. Jeżeli chcemy, żeby było jak najbardziej wzorzyście, przyklejamy ją możliwie z jak największą ilością zagnieceń, załamań, etc. I stąd się bierze efekt. Tak, i stąd się bierze efekt. Tym samym to jest zaleta i wada tego efektu, gdyż... A próbował pan z folią bobelkową? Byłoby taki równy? Być może mogłoby też całkiem fajny efekt dać. To akurat zgodnie ze swoimi wytycznymi robię na folii stretch, akurat tutaj będzie bardzo, bardzo gładki i energicznym ruchem ściągany. I uzyskujemy w tym momencie efekt takiego rwania tynku. Pośrodku trochę za dużo się wyrwało chyba. Tak, możliwe, że nie ukrywam, że tutaj, dlatego tutaj istotne jest, żeby przestrzegać tych ilości, żeby ta grubarstwa miała co najmniej te 2-3 mm grubości. Faktycznie. W ten sposób będzie schodziła... I to jest potrzebna wprawa. Tak, dlatego mówię, że tu jest potrzebna wprawa i dlatego też polecam to do małych miejsc, z tego względu, że musimy oderwać folię. Gdybym teraz miał tutaj przykleić kolejną, mogłoby zupełnie inaczej się ułożyć i widoczne by było połączenie. Dlatego to jest fajny efekt na jakieś mniejsze fragmenty. Całość możemy zabezpieczyć, tak jak robiłem to nieco wcześniej w przypadku farby Zen, przy użyciu patyny perłowej z rozrobionym już pigmentem. Wówczas uzyskujemy taki efekt. Bardzo ciekawy wzór faktycznie. To był taki bardziej złożony efekt do wykonania, kiedy mamy surowe ściany. Moim ulubionym, nie będę ukrywał, efektem, który możemy uzyskać, jest efekt piaskowca. Oczywiście mała przerwa techniczna na uprzątnięcie sprzętu. Kolejna masa to jest masa piaskowiec. Nim uzyskujemy taki mniej więcej
kształt, takie wzory. Można mieszać też kolory. Tak, można mieszać kolory, można mieszać techniki. Zaraz o tym troszeczkę więcej opowiem. Masa ta, tutaj już akurat mi się kończy po dzisiejszych pokazach. Masa ta jest bardzo gęsta, lecz troszeczkę mniej, mniej rwąca niż w przypadku masy relief. Masa, tak samo jak masę relief, w analogiczny sposób nanosimy pacą. Grubość, tak jak w przypadku masy relief, około 2-3 mm, aczkolwiek już tutaj te rygory nie są aż tak, te obostrzenia nie są aż tak rygorystyczne. Tutaj można spokojnie dać troszeczkę więcej tej masy, dzięki czemu dużo łatwiejsze będzie modelowanie. Poza tym plusem masy piaskowiec jest to, że ma trochę dłuższy czas otwarty. Spokojnie w przeciągu 20-30 minut od nałożenia możemy modelować. I tu poradzi sobie osoba nawet bez sprawy. Tak, to akurat powiem szczerze, to jest o tyle fajny efekt, że może uzyskać go osoba, ciężko go po prostu popsuć. I następnie, kiedy już mamy zaciągniętą masę, przykładamy i takimi ruchami kolistymi rozciągamy masę, modelując tym samym wzór. Możemy troszeczkę bardziej ją pociągnąć. Tak, to jest wszystko wodoodporne, to są efekty zmywalne. Trochę chyba pacę miałem jeszcze troszeczkę za bardzo mokrą, przez co mi się średnio trzyma ta masa. Aczkolwiek, o, już zaczyna, już przeschło i już zaczyna. Już zaczynamy, widzimy efekt rwania. Modelujemy w tym samym cały wzór. Kiedy nam zaczyna już zasychać, kiedy nam wyschnie cała masa, masę musimy przygotować, gdyż jest to efekt wapienny, będzie nam pił pigment. Więc kolejnym etapem, który robimy w przypadku tej masy, kiedy wyschnie, musimy ją zalakierować lakierem bezbarwnym. Lakier możemy zastosować taki, jak mam tutaj, dekoracyjny satyna. To jest tutaj opakowanie tester, taki jak w półce. Robimy to na lakier taki rozrabiamy, można powiedzieć. A kosztuje ile? Koszt wykonania piaskowca to jest około 18. Nie, mówię o samym lakierze. Lakier kosztuje 38,90. To są trochę tańsze też. Słucham? Są trochę tańsze też. Możliwe, że są, aczkolwiek tutaj mamy też stopniowaną ilość połysku, ponieważ tu akurat mam połysk satynowy. Jest możliwość większego połysku, wówczas mamy połysk patyna, to jest wtedy efekt większego połysku, bądź mat, jak sama wskazuje, mamy bardziej mat. A wracając do efektu. Tutaj mam już przygotowaną... Jestem bardzo ciekawy, jak z maszyny zupełnie. No, a to jest moja praca. To jest właśnie moja praca, że się tak pochwalę. No to już faktycznie trochę wprawy trzeba będzie. No, aczkolwiek mówię, to nie jest takie trudne, bo akurat w poprzednim wypadku za mało tej masy nałożyłem, miałem mokrą jeszcze pacę. W warunkach domowych uzyskanie takiego efektu nie jest trudne. Mówię szczerze, z ręką na sercu. Kiedy już zamalujemy lakierem, kiedy nam wyschnie warstwa lakieru, która zabezpiecza nam, możemy przejść do malowania. Malowanie możemy tutaj mieć sporo możliwości. Podstawowym i najbardziej rekomendowanym. Jednym z takich bardziej znanych metod jest stosowanie drugą pozostałej części lakieru, która pozostała nam z zabezpieczania. Pozostałą część lakieru barwimy pigmentem. Kiedy już mamy dosyć równomiernie rozłożoną całą masę, czekamy jak masa zacznie wysychać. W momencie, kiedy masę mamy już w stanie takim, że widzimy, że już zaczyna podsychać, jest jeszcze mokra, ale jak dotkniemy, nie zostawi... Ile wysycha, bo jakiś tynk, to minimum 2 dni, tak? Około 12 godzin niestety jedna warstwa. To jest i tak bardzo krótko. To jest akurat w tym wypadku trochę
trzeba, jak na tynk strukturalny bardzo długo, jak na beton dosyć mało. Mhm. W momencie, kiedy nam zaczyna to wysychać, to akurat pokażę na mokrej, ponieważ nie mam nigdzie tutaj już po podsychające, już mi wszystko powysychało wcześniejsze. 84 to na pociek, to na piętkę. Następnie dla uzyskania gładkiej powierzchni, mokrą, zbliżoną pacą, rozcieramy całą farbę. Tu teraz akurat to wszystko ładnie schodzi z tego względu, że to jest po prostu świeże. Tak jest, ten dobrze gładko. W przypadku, kiedy to będzie rzeczywiście w takiej konsystencji, jak to powinno być, czyli mokrej, lecz nie zostawiającej śladów, będzie to wymagało naprawdę użycia konkretnej siły. Tak mamy przygotowaną pierwszą warstwę. Jeżeli pan pozwoli. Tutaj mam przygotowane już dwie warstwy, przygotowane do czegoś akurat innego. Po następnych 12 godzinach? Tak, po kolejnych po 12 godzinach kładziemy w analogiczny sposób drugą warstwę. Z tą różnicą, że możemy na przykład tak jak w tym momencie poprzyklejać paski. Starami, dokładnie. Poprzyklejać paski, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie efektu na przykład łączenia płyt, jakichś otworów, takiego efektu prawdziwej betonowych płyt, które zostały położone. Kiedy mamy gotowy wzór, tak jak już w tym wypadku, tutaj już mam dwie warstwy położone, możemy to, lakierujemy to lakierem bezbarwnym. Teraz w zależności, czy chcemy, jaki chcemy połysk, to matowy, satyna bądź platyna. Wszystkie od matowego do platynowego, jak najbardziej rosnący blask. I właściwie to jest cały gotowy efekt. W tym wypadku ja osobiście jeszcze można równie dobrze z eksperymentów, to na przykład z patyną platynową, zacząć malować miejsca, gdzie nie mamy fugi, że tak powiem. I faktycznie można zrobić symulację, że są cztery różne kawałki, cztery różne kolory. Możemy w tym wypadku to dążę do uzyskania koloru blachy, która została po płyt blaszanych, które zostały położone. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdzieś mam zrobione całość. Jeszcze wtedy nie robiłem fug. Razem z fugami zamalowałem. Za momencik. Powinno już na tym małym fragmencie być. Kiedy już mamy dosyć równomiernie rozłożoną całą masę, czekamy, jak masa zacznie wysychać. W momencie, kiedy masę mamy już w stanie takim, że widzimy, że już zaczyna podsychać. Jest jeszcze mokra, ale jak dotkniemy, nie zostawi. Ile wysycha, bo jakieś tynk to około, minimum 2 dni, tak? Około 12 godzin niestety jedna warstwa. To jest tak bardzo krótko. To jest akurat w tym wypadku trochę trzeba, jak na tynk strukturalny bardzo długo, jak na beton dosyć mało. Mhm. W momencie, kiedy nam zaczyna to wysychać, to akurat pokażę na mokrej, ponieważ nie mam nigdzie tutaj już po podsychające, już mi wszystko powysychało wcześniejsze. 84 to na pociek, to na piętkę. Następnie dla uzyskania gładkiej powierzchni, mokrą, zbliżoną pacą, rozcieramy całą farbę. Tu teraz akurat to wszystko ładnie schodzi z tego względu, że to jest po prostu świeże. W przypadku, kiedy to będzie rzeczywiście w takiej konsystencji, jak to powinno być, czyli mokrej, lecz nie zostawiającej śladów, będzie to wymagało naprawdę użycia konkretnej siły. Tak mamy przygotowaną pierwszą warstwę. Jeżeli pan pozwoli, tutaj mam przygotowane już dwie warstwy, przygotowane do czegoś akurat innego. Po następnych 12 godzinach? Tak, po kolejnych po 12 godzinach kładziemy w analogiczny sposób drugą warstwę. Z tą różnicą, że możemy na przykład tak jak w tym momencie poprzyklejać paski, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie efektu na przykład łączenia płyt, jakichś otworów, takiego efektu prawdziwej betonowych płyt, które zostały położone. Kiedy mamy gotowy wzór, tak jak już w tym wypadku, tutaj już mam dwie warstwy położone, możemy to, lakierujemy to lakierem bezbarwnym. Teraz w zależności, czy chcemy, jaki chcemy połysk, to matowy, satyna bądź platyna. Wszystkie od matowego do platynowego, jak najbardziej rosnący blask.
i właściwie to jest cały gotowy efekt. W tym wypadku ja osobiście jeszcze można równie dobrze z eksperymentu, można na przykład z patyną platynową zacząć malować efekt, malować miejsca, gdzie nie mamy fugi, że tak powiem. I faktycznie można zrobić symulację, że są cztery różne kawałki połączone, cztery różne kolory. Cztery różne kawałki, cztery różne kolory. Możemy, w tym wypadku to dążę do uzyskania koloru blachy, która została, po płyt blaszanych, które zostały położone. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdzieś mam zrobione całość, jeszcze wtedy nie robiłem fug, razem z fugami zamalowałem. Za momencik. Powinno już na tym małym fragmencie być dosyć widoczne. Mhm. I uzyskujemy w tym momencie taki efekt metalu. Troszeczkę, jeżeli pan pozwoli, to zaprezentuję już właśnie gotowy, pomalowany w ten sposób cały kawałek. Uzyskujemy taką bardzo płaską. Faktycznie, łączenie jak żywe. Łączenie jak żywe. Ewentualnie, jeżeli byśmy nie pomalowali tą farbą, tą samym lakierem, to uzyskalibyśmy mniej więcej coś takiego. W tym wypadku te przebarwienia to są po prostu niewyschnięte jeszcze warstwa, bo to jest moja dzisiejsza praca. Także efektów uzyskanych można to pomalować na przykład werniksem metalicznym i naprawdę jest bardzo, bardzo dużo możliwości uzyskania. To jest tylko mały, to co pokazałem, to jest mały fragment rzeczy, które można było wykonać tymi materiałami. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.